Jezu, co się stało? Co się stało? Masakra. Tak się czasem kończą zawody. Panie i panowie, przed wami założyciel zespołu Piękni i Młodzi. Kompozytor, autor piosenek odważanych przez grube milionów znaczy. Największą jego pasją zaraz muzyce jest brazylijskiej jiu-jitsu. Od sierpnia drugi raz żonaty. Miejmy nadzieję, że to małżeństwo nie zakończy się kolejną aferą. Ej! Jak tam po walce? To mnie boli. Boli bardzo. Aha. I sprawdziło się z partnerem? No. To była twoja strategia? No jak? No. Jak to? Głowa mnie boli. Mówili, że niepozorna, a jednak nie co? Bolał. No co, no ja zjebać takiego typa? Boże, co za problem. No, publiczność mimo wszystko wygwizdała, a ty co sądzisz? Dla mnie wygrana i co? Też mi się wydaje, że wygrałem, jeśli wrażenie, dobrze to rozumiem. Co? Mam wrażenie, że na mnie się bardzo trudno. Kto następny? Uwolnią, kiedy Jarosław walka? Kaczyński? Uwolnią, kiedy walka? Nitro. Nitro? O, grubo. Czekamy na propozycję. Pozdrawiam państwa, dobrze się wywiadu po przerwie. Dzięki. Mogłeś wszystko zmienić. Życie po to masz, by żyć, nie przeżyć. Jak masz komfort, to wyjdź z tej strefy. Wiem, że boisz się ryzyka, łatwiej żyć na kredyt. Wiele razy mogłeś wszystko zmienić. Życie po to masz, by żyć, nie przeżyć. Jak masz komfort, to wyjdź z tej strefy. Wiem, że boisz się ryzyka, łatwiej żyć na kredyt. Wiem doskonale, co to znaczy próbować i przegrać. I ruszyć z miejsca, z powrotem zaczynać od zera.